Zdrowia! Zdrowia w nowym roku, w Sylwestra. Życzy głos z Ameryki. Zdrowia, zdrowia, zdrowia. Zawały, wylewy. No, zawały serca, wylewy, udary mózgu. No, nie jest to przyjemne. Nie jest to przyjemne. Dzisiaj będzie troszeczkę o zdrowiu. O zdrowiu, a konkretnie o udarach. W Ameryce teraz ostatnio coraz bardziej popularne zaczyna być taka procedura medyczna, kiedy człowiek ma udar i przyjeżdża do szpitala i robią mu CT, czyli ten komputer tomografii, czyli takie prześwietlenie komputerowe, no to jest taki X-ray, czyli rentgen, no i oni biorą tam kilkadziesiąt tych prześwietleń, no i z tego robią całą taką trzywymiarowy obraz, no ale to jest rentgen, to jest X-ray, tyle tylko, że szybki i wieloramkowy. No i z tym udarami problem jest taki, że rozwiązaniem jest taki, że wsadzają cewnik, powiedzmy, w tętnicę i wyciągają ten skrzep z mózgu, po prostu ten skrzep, jak on się tam zrobi, to blokuje przepływ do krwi do mózgu, no i ludzie mają właśnie ten udar i padają, później ich tam paraliżuje, bo ta krew nie dochodzi do głowy i tak dalej, i tak dalej. No i w ten trombektomy, czyli właśnie to jest te usuwanie skrzepu, jest coraz większe. Tam w 2018 roku to już było 28 tysięcy, znaczy 12 miesięcy od lipca do lipca to było 28 tysięcy. W 2017 roku było tylko 12 tysięcy, czyli dużo mniej niż połowa. W 2016 było 8 tysięcy, także że 4-5-krotnie to wzrosło. Ta procedura, no i się zastanawiał, no w Ameryce te lecznictwo to jest takie, że jeżeli ktoś pracuje, powiedzmy, no i tam zarabia tam 10, 20, czy 30, czy $50 na godzinę, czy 100, to pracodawca oferuje ubezpieczenie. Ubezpieczenie mniej więcej na rodzinę kosztuje 20 tysięcy, czyli pracownik, żona i dzieci to gdzieś tam 20 tysięcy. Pojedynczy, jeżeli jest pracownik i żona, no to powiedzmy tam 18 tysięcy rocznie. Jeżeli jest pojedynczy pracownik, no to około 10 tysięcy rocznie. I pracodawca, powiedzmy, płaci 80%, a pracownik płaci 20% z tego. Także jeżeli ktoś ma rodzinę z dziećmi, no to może płacić około 4000 rocznie, czyli tam $300 miesięcznie z własnej puli. Później jak idzie do lekarza, no to ma tam udział własny, powiedzmy od wizyty $25 czy coś takiego, od specjalisty 50, za wizytę tam w szpitalu, no to powiedzmy 500 czy 1000, którą tam czasami zwracają. Także to są dosyć spore sumy, no ale w wypadku udaru, no to szpital sam w sobie to obciąża, powiedzmy, no udanego, no nie wiem, czy nieudanego też, ale powiedzmy za udar, za tą konkretną procedurę, no to oni biorą 36 tysięcy. A z Medicare to jest tak, że, bo w Ameryce też dzieci do lat 12 mają, powiedzmy, automatyczną opiekę taką państwową. Dzieci do lat 26 podchodzą pod ubezpieczenia rodziców, czy się uczą, czy się nie uczą. No i emeryci, czyli od 65 lat w górę, to już jest ta emerytura, którą się płaci przez całe życie. Najgorzej to mają właśnie ludzie pomiędzy 26 a 65 lat, no bo wypada pracować, to wtedy z reguły pracodawca oferuje to ubezpieczenie. No i płaci się tam 4 tysiące z 20 tysięcy na rodzinę. Teraz ten tak zwany Obamacare, czyli taki system, który niby jest bardziej taki
dotowany, no to jeżeli ktoś zarabia powiedzmy 12 tysięcy rocznie, a pracodawca nie oferuje, no to pojedyncza osoba w młodym wieku, kiedy nie będzie w ciąży i tego rodzaju rzeczy tam do 25-30 lat, no to zamiast normalnego takiego ubezpieczenia 8 tysięcy, no to będzie dotowana mniej więcej około 600-650 dolarów miesięcznie, a taka osoba, co zarabia powiedzmy 12 tysięcy, to będzie płaciła 50-60 dolarów co miesiąc. Także że 12 tysięcy to jest poziom ubóstwa. Poziom ubóstwa w Ameryce, czyli 1000 dolarów na miesiąc na jedną osobę, to jest poziom ubóstwa. No i te subsydiowane lecznictwo to dochodzi do 400% tego progu ubóstwa, czyli do 48 tysięcy. Jeżeli ktoś zarabia, to jakoś tam dostaje jeszcze te zniżki. No to wszystko podchodzi pod konto tam podatków i tak dalej, no ale podchodzi właśnie pod te zniżki. I taka procedura, jeżeli szpital bierze za to usunięcie 37 tysięcy, a ich kosztuje 26 tysięcy, no to jest dosyć opłacalna sprawa. Do tej pory to tak było, że ludzie jak przychodzili, no to robili im ten CT, no ale ten CT nie jest dokładny, to czekali na to, żeby zobaczyć, czy tam jest wylew, czy nie ma wylewu, żeby dać pacjentowi taki rozpuszczalnik. No rozpuszczalnik, ciekawa sprawa na przykład, że do rozpuszczenia żubrówka. W Ameryce żubrówka to nie jest polska żubrówka, bo żubrówka ma takie chemikalia coumarin i ten coumarin to on właśnie rozpuszcza między innymi krew. Jest takie lekarstwo Mevacor, które właśnie ma ileś tam tych miligram tych coumarin. A dlaczego żubrówka jest nielegalna w Ameryce? No bo badania ten FDA, czyli Federal Drug Administration były przeprowadzone, że ten coumarin no to jest szkodliwy dla szczurów. No i dlatego byłby szkodliwy dla ludzi. Taki problem jest tylko, że ta jedna trawka w tej żubrówce, no to ona ma tam ileś tych miligramów tego coumarinu, że żeby dojść do poziomu, że człowiek na tam powiedzmy 70 kilo wagi musiałby wypić z 50 litrów wódki, żeby go ten coumarin wykończył. Także w tym momencie no to już nie ma żadnego znaczenia ta wódka. No ale biorą ten cewnik, wkładają ten cewnik w tętnicę. Na końcu tego cewnika jest takie druciki są po prostu i oni kręcą to, bo to obserwują, kręcą i na tym CT obserwują, łapią ten cały skrzep, no bo ten skrzep, no to tam ma jakieś proteiny, nieproteiny, te czerwone ciałka i tak dalej, jest po prostu taki konkretny i blokuje cały ten przepływ tej krwi, no i wyciągają go, no i sprawa jest załatwiona. W Detroit się wyspecjalizowali, no i właśnie propagują to i ten CT angiogram, czyli ten jest taki dodatkowy, który zwraca uwagę na krew, na płyny, bo ten normalny CT ta tomografia, no to nie jest taka dokładna. No i jak ludzie przychodzą, to zanim tamci się zorientują, co jest grane, zanim dają im te rozpuszczalniki, no to bardzo często jest już za późno. Teraz te badania pokazują, że ten tomografia, ta bardziej taka dokładna, to reagują w ciągu 10-15 minut, usuwają ten skrzep, no i wtedy dużo, dużo więcej ludzi, 36 osób na 100 więcej ma bardzo pozytywne rezultaty, a 20 osób osiągnie niezależność bardzo, bardzo szybko. Także ta procedura wyciągnięcia tego skrzepu tym cewnikiem
po tym, żeby jeżeli jest ta tomografia bardziej dokładna zrobiona, no to jest bardzo, bardzo dobre. W Chicago zrobiła się taka wspólna komisja, Joint Commission, no i oni wydają pewnego rodzaju certyfikaty, bo szczególnie na wsiach albo w miejscach, gdzie mają jakieś te możliwość do tego bardziej zaawansowanego i tomografii CT, no to niekoniecznie to są lekarze na poziomie przeszczepów mózgu i tak dalej. No ale jeżeli byliby przygotowani, że jeżeli jest skrzep w mózgu, no to mogliby usunąć, jeżeli to kosztuje 2,5 miliona, założenie takiej jednostki leczniczej, no a zarabiają na tym 10 tysięcy, no to w miarę szybko to się tym szpitalom zwraca. Inne szpitale mają problemy z tym, bo mówią, że w zasadzie jeżeli te przypadki tych udarów będą trafiały do jakichś takich mniejszych szpitali, a nie do tych wyspecjalizowanych szpitali, no to wtedy nie będzie, to jest jakaś tam konkurencja, ale nie będzie dużo kasy w tych super duper najwyższych szpitalach, którzy się specjalizują we wszystkim, z wylewami, nie z wylewami, z udarami mózgu, no i właśnie z tymi procedurami. I mówią, że bardzo często ten w Chicago, firma, co wydaje te certyfikaty, to daje szpitalom, które są blisko, powiedzmy 2, 3, 5, 10 kilometrów od siebie. Także jak zwykle są plusy i minusy. Jedni chcą chronić i inni chcą pilnować tego, co jest. No dla pacjenta, no to na pewno jest dużo lepiej, jeżeli on przyjdzie, zrobią mu te szybkie prześwietlenie, sprawdzą, czy nie ma tego wylewu, no bo jeżeli ma wylew, no to jest co innego. To nie można dawać ani tych rozpuszczalników, ani do krwi, ani nawet poszukiwania tego skrzepu nic nie pomogą. Ale jeżeli ma udar, no i ten cewnik jest wprowadzony w ciągu tam dosyć szybko, no to jest fantastyczna sprawa, także te szpitale kombinują, jak zarobić. Kompanie ubezpieczeniowe kombinują, jak zarobić. No a dla pacjentów jednak, jeżeli ktoś przeżyje i pożyje następne 5 czy 10 lat, no to zdecydowanie to jest pozytywna sprawa. Zdrowia. Subskrybujecie? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujecie? Tutaj jest guziczek do zasubskrybowania. Do następnego.